Aha, pani Styniu, ja nastawiłam pranie, jakby pani tylko mogła potem wyjąć i rozwiesić, dobrze? Wyjmę, rozwieszę, ugotuję obiad i jak będzie ładna pogoda, to pójdziemy z Pawełkiem na plac zabaw. No to fantastycznie. Aha, mogłaby pani otworzyć? Oczywiście, pani doktorowo. O, dzień dobry, pani Steniu. Dzień dobry, pani. Czy zostałam kogoś z domowników? Pani doktorowa jeszcze jest. Ach, to wspaniale, dziękuję. O, witam, Krzysieńko. Przepraszam, że tak wcześnie i bez uprzedzenia, ale pomyślałam sobie, że wpadnę do ciebie po drodze do pracy, bo mam wiadomość, no, która cię ucieszy absolutnie. O. Podać pani herbatę? Nie, nie, dziękuję, ja się bardzo śpieszę. To ja zrobię. No, a co to za wiadomość? Znalazłam przedszkole dla Pawełka. Znalazłaś? I to jakie? Na wysokim europejskim poziomie. Mają tam autorski program nauczania, innowacyjne metody nauki języków. No naprawdę wysoki europejski poziom absolutny. Jestem ci tak wdzięczna, kochana. Najlepiej będzie, jak od razu zadzwonisz do dyrektorki przedszkola. O, tutaj masz numer. No patrz, ja szukałam i nic. A ty od razu znalazłaś. To Tadeusz znalazł, a właściwie nasza nowa pomoc domowa, pani Mariola. Tak, nic nie mówiłaś, że macie nową pomoc. No bo mamy ją dopiero od wczoraj. Jestem wobec niej trochę sceptyczna, bo wyobraź sobie, to jest osoba na wysokim poziomie, wykształcona. Pracowała w laboratorium, uczyła ich chemii w szkole, no ale powiedziała, że się tam nie realizowała, że woli się realizować w kuchni. Ludzie mają różne upodobania. A tam zresztą, co by się za tym nie kryło, ważne, że ma znajomą dyrektorkę przedszkola. A skąd ty ją w ogóle wytrzasnęłaś? A ty już ją znalazł. Jeżeli chodzi o gotowanie, to jest bardzo fachowa, absolutnie. Zna różne diety. Cały indeks glikemiczny ma w głowie. Kalorie zresztą też. Stosuje segregację śmieci. Ma ekonomiczne podejście do wydatków gospodarstwa domowego. No w ogóle, no, a przede wszystkim, co jest najważniejsze, umie zaparzyć ulubioną herbatę Tadeusza.